Cześć, witam was, ja jestem Legwan, a to jest, oh shit, Shogun 2 Total War, tak jest, jestem strasznie, strasznie podekscytowany i od razu rozpoczynamy od rozstawienia armii, to jest oczywiście live, jak widzicie, strasznie zmieniło się tutaj sterowanie, więc będę musiał kombinować głównie myszką, a nie skrótami klawiszowymi. I powiem wam, że to jest piąty mecz, jaki gram na multiplayer. Powiedzmy sobie, że nie szło mi za dobrze. Znaczy dwa mecze wygrałem, dwa mecze przegrałem. Tak właśnie, tak można to powiedzieć. Zgodnie z prawdą zresztą. To są samurajowie, to są Yari. Yari Ashigaru. Samurajowie z katanami. I moi Rabbit Warriors. Moi super szybcy samurajowie, których ustawimy gdzieś. Czekajcie. Ups. Ups, ups. O, widzicie, jakie mam problemy z sterowaniem, co mi tutaj. Siła ataku wręcz i szarży jednostek, dobra. Biegniemy tutaj sobie. Dobra. Naprawdę nie wiem, czego się to spodziewać. Moja armia. O, armia przeciwnika najpierw. Nie najpierw. Najpierw moi samurajowie. To jest najważniejsze. Tutaj dodano coś takiego, czego nie było wcześniej w żadnych innych grach z serii Total War, dodana. Chodźcie tu. Widzicie, tu. Tu. I tu. Dodano takie miejsca, które można przejmować na mapie, żeby sprawić, by rozgrywka była troszkę dynamiczniejsza. Ups, on tam idzie. Czyżby moja jednostka została wykryta? Nie, on po prostu chyba chce to mieć, to miejsce. Dobra, to my sobie wejdziemy spokojnie. O, kolejne co zmienili. Moja armia się rozstawiła bardzo brzydko. Zamiast iść tak ładnie, jak była ustawiona, to się rozstawiła bardzo, bardzo brzydko. Musimy ich ustawić ręcznie. Dodano też jednostki, w ogóle bardzo dużo pozmieniano, nie, tego nie chcemy. Dodano jednostki weterańskie, dodano generałów awansujących, odblokowywanie jednostek w multiplayer, co nie wszystkim się podoba. Bardzo dużo rzeczy pozmieniano, od czasów, które pamiętam, od czasów Roma. Ale jestem, ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z tej gry, niesamowicie dobrze się w nią gra. Biegnijcie, włosie. Tam ktoś jest już? Jaka jazda. Pam, 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 pam. Biegniemy przechwycić tego generała. Piękna muzyka jest swoją drogą. Jak widzicie, nie za bardzo jestem jeszcze w stanie ogarnąć tutaj, co się dzieje i dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje. Lekka jazda, zaraz z nich jedziemy. I tu powoli udaje się nam budować przewagę pola. Mój przeciwnik wchodzi co prawda teraz do lasu. Moja jazda sobie radzi z jego jazdą, która zeszła z koni. Moi samuraje tutaj przychodzą też, żeby pomóc. Samuraje z katanami kontra moi Rabbit Warriors. Rabbit Warriors to są weterani, dlatego jest ich trochę mniej niż zwykłych samurajów. Tych jest 120. Gdzie są moi łucznicy? Tu są moi łucznicy. Naginata, samuraje. I możemy zacząć schodzić do nich na dół teraz. Wszystkich moich łuczników na razie teraz zatrzymamy tutaj. Moje jednostki powoli wygrywają to starcie i obawiam się, że stracę tych weteranów.
No cóż. Rany, trudno mi się w to gra. I mówię jednocześnie, to jest, jestem kompletnie nowy dla tej gry, jak na pewno wiecie. No mówiłem wam, wygrałem dwa mecze, grałem ogólnie tylko pięć meczów. Biegiem, panowie. Całe szczęście skrót run się nie zmienił. I mogę teraz biec za pomocą innego klawisza. O, jakaś moja jednostka przestała uciekać chyba. Yomiteru Ashigaru! Moi samuraje. Co on tu ma w ogóle? Ja nie jestem w stanie tego. On ma więcej jednostek, znaczy lepsze jednostki niż ja, ponieważ ma już podblokowywane jakieś. Ja jeszcze nie mam moich podblokowywanych. Jakieś Naginata, samuraje. Wracać tu. Katana samuraj. Katana. Mój generał zaczyna ostrzał. Mój generał teraz powinien... Troszkę mi spadły klatki, jak widzicie. Zachęta na tą jednostkę. Proszę, całkiem nieźle mi idzie. No, próbuję was zaznaczyć. I biegiem! A glorious victory will soon be mine! Za nimi! Wygrałem! Strasznie mało mówiłem! Ale jestem bardzo podekscytowany tym, że mam szoguna. O, coś mi napisał? Nie jestem pewien, czy mogę wyświetlić, co tu się działo. Odblokowano osiągnięcie, zbędna siła, co? Mniejsza z tym. Dziękuję, że oglądaliście, przepraszam, że tak mało mówiłem, ale ja musiałem się skupić na tym, co się dzieje i następnym razem na pewno będzie lepiej, poćwiczę. Obiecuję, że poćwiczę, że będę nagrywał powtórki zamiast live'ów, ale chciałem tak... Zresztą polecił mi Wilczur, że pierwszy mecz, jaki wrzucę z Szoguna, to będzie live i proszę. Powiedzmy, że zwalam odpowiedzialność na Wilczura w tym momencie. On mi kazał, to nie moja wina. Dobra. Dzięki, że oglądaliście. O rany. A jestem ucieszony, że uda mi się wygrać live'a. I to pierwszego, jakiego nagrałem z tej gry. Dzięki wam, że oglądaliście. Życzę wam miłego weekendu, który się zbliża wielkimi rukami. Trzymajcie się i cześć!